Zapraszam na dobrą prognozę pogody na weekend, Agata Sfornowska. W piątek w pasie od Pomorza Zachodniego przez centrum naszego kraju aż po Małopolskę przejściowy wzrost zachmurzenia. Jeśli pokropi, to głównie przelotnie i wyłącznie na krańcach południowych. Poza tym na ogół będzie pogodnie i sucho. Z nad południowo-zachodniej Europy będzie do nas napływało ciepłe powietrze. Na termometrach od 15 stopni w Olsztynie, w Suwałkach oraz w Zakopanem do nawet 22 stopni we Wrocławiu. W sobotę na niebie pojawią się jedynie niegroźne kumulusy, będzie na ogół pogodnie. Jedynie na krańcach zachodnich późnym popołudniem stopniowy wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu. Tutaj również niewykluczone są lokalne burze. Znad Hiszpanii będzie do nas napływało prawdziwie ciepłe i wiosenne powietrze. Na termometrach od 17 stopni w Zakopanem, na wschodzie 20 i 21 stopni, w centrum 22 stopni, do nawet 23 stopni we Wrocławiu. W ostatnią niedzielę kwietnia front atmosferyczny przyniesie nam przelotne opady deszczu i lokalne burze. Po przejściu frontu napłynie nieco chłodniejsze i atlantyckie powietrze, jednak na termometrach wciąż wysoka temperatura. Na wschodzie od 16 do nawet 25 stopni w Lublinie, w Warszawie 25 stopni, a na zachodzie w okolicach 19 stopni na termometrach. Życzę Państwu bardzo przyjemnego i ciepłego weekendu.